Cześć, czas na kolejny prosty przykład napisany w języku Java. Dzisiaj zliczamy, ile grup powtarzających się znaków występuje w napisie. Zaczynamy! Zadanie, które musimy dzisiaj rozwiązać, to w przykładowym napisie zlicz wszystkie grupy powtarzających się znaków. Przykładowo dla napisu takiego jak ten mamy cztery takie grupy. KK, 4 my, 4 spacje, 3 razy G, czyli 4 grupy. Wynikiem powinna być liczba 4. Jeżeli chcesz na moim kanale więcej nagrań takich jak to, gdzie pokazuję, jak rozwiązywać proste zadania z Java, dzięki czemu możesz jeszcze lepiej zapoznać się z tym językiem, koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym nagraniem, zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek. Dzięki temu wiem, że chcesz jeszcze więcej treści tego rodzaju. Przy okazji zajrzyj na mój kanał i zapoznaj się z setkami nagrań, dzięki którym możesz uczyć się Java i nie tylko. Serdecznie zapraszam. Przechodzimy do rozwiązania. Piszemy metodę static int, ponieważ będziemy zwracać ilość wystąpień grup, count groups, a jako argument przekazujemy referencję text wskazującą na napis, w którym będziemy szukać wystąpień. Sprawdzamy na początek, czy referencja text nie wskazuje na null lub na napis, który jest pusty. Jeżeli tak będzie, rzucamy wyjątek from new illegal argument exception, text is null or empty. Następnie wprowadzamy zmienną counter, czyli licznik grup, na początek wartość 0, a potem przygotowujemy obiekt klasy pattern, który wygenerowaliśmy za pomocą metody compile wywołanej na rzecz klasy pattern. W argumencie metody compile podajemy wyrażenie regularne, na podstawie którego będziemy szukać dopasowania w naszym napisie. To wyrażenie regularne pozwala znajdować w napisie grupy. Oznacza ono, że interesuje nas dowolny znak, tyle że jeżeli napisaliśmy w tym miejscu jedynkę, to interesuje nas pierwszy znak z grupy, a potem interesuje nas, żeby ten znak powtórzył się co najmniej jeden raz. Dlatego, że napisałem w tym miejscu plusik. W ten sposób wyszukujemy powtarzające się grupy znaków. Teraz utworzymy obiekt wskazywany przez referencję matcher. Wygenerujemy go wywołując na rzecz referencji pattern metodę matcher, który jako argument przekazujemy napis, którym będziemy szukać wzorca określonego wyrażeniem regularnym przygotowanym w tym miejscu. Następnie za pomocą pętli while i metody find sprawdzamy, czy udało się znaleźć w napisie kolejne dopasowanie zgodne z przygotowanym wyrażeniem regularnym i jeżeli udało się znaleźć takie dopasowanie, możemy się do niego odwołać za pomocą metody group wywołanej na rzecz referencji matcher. Nas oczywiście interesuje ilość takich grup, dlatego dodatkowo zwiększamy o jeden wartość zmiennej counter, natomiast wypisanie pomoże nam zobaczyć, czy aby na pewno wyszukało wszystkie grupy z tego napisu. Nie zostało nam nic innego, jak zwrócić wartość zmiennej counter i to kończy implementację metody countGroups. Jeżeli chcesz rozwiązywać więcej takich zadań jak to, ale również zadań łatwiejszych, trudniejszych i uczyć się języka Java od samych podstaw po zaawansowane aplikacje komercyjne, koniecznie wejdź na moją stronę km-programs.pl. Następnie przejdź do sekcji kursy online. Wybierz opcję kursy. Na samym dole znajdź kurs Java. Naciśnij zobacz więcej. Zapoznaj się z opisem kursu. Następnie poznaj plan szkolenia kursu. Szkolenie ciągle jest rozwijane. Praktycznie non-stop dokładam nowe nagrania. Już ponad 20 godzin nagrań na temat Java na najwyższym poziomie. Zacznij naukę od zaraz w atrakcyjnej cenie. Serdecznie zapraszam. Na koniec w głównej metodzie naszej aplikacji wywołujemy metodę countGroups. Jako argument podajemy napis wskazywany przez referencję text i wypisujemy wynik działania tej metody. Powinniśmy otrzymać wartość 4, co też się dzieje. Przy okazji widzimy kolejne grupy, które znalazł nasz program. Wypisałem te grupy ze znakiem underscore, szczególnie po to, żebyśmy zobaczyli, że spacje faktycznie zostały odnalezione. Otrzymany wynik jest oczywiście zgodny z oczekiwanym i to powoduje, że nasz problem traktujemy jako rozwiązany. Jeżeli masz jeszcze inny pomysł, jak rozwiązać takie zadanie, oczywiście z niecierpliwością czekam na Twój komentarz. Pochwal się rozwiązaniem i sprawmy, żeby nasz kod był jeszcze lepszy. Do usłyszenia!